Witam serdecznie, mój naganiacz profesorowy znowu wysłał mi świetny temat i nie czytałem całego artykułu, w zasadzie tylko przejrzałem pozycję i trochę ten komentarz, który napisał, bo napisał rozprawkę. No i jest ciekawie, mamy tutaj 10 najsilniejszych postaci na końcu serii, czyli jak możecie się spodziewać, chodzi o Shippudena. To opublikowano 2020, więc już jakiś czas temu, nie, ale ja tego nie widziałem, no i cóż. Naruto zdecydowanie zakończył się dość mocną nutą, a 10 następujących postaci było jednymi z najsilniejszych pretendentów w serii. Okej, zobaczmy. Po prostu nie można mówić o niektórych z najwspanialszych pokazów shonen wszechczasów, nie wspominając o niezwykle popularnej serii, jaką było Naruto. Od samego początku było jasne, że Naruto jest jednym z najbardziej interesujących i innowacyjnych tytułów shonen, a odkrywanie świata ninja wraz z tytułową obsadą było tak przyjemne, jak to tylko możliwe. Właśnie tak. Z biegiem czasu Naruto ewoluował, podobnie jak jego widzowie, przy czym przeskok czasu serialu był prawie idealnie umiejscowiony i zbiegał się również z rosnącą rzeszą fanów. Nie trzeba dodawać, że Naruto jest absolutnym arcydziełem, nawet przy ogromnej liczbie uzasadnionych problemów, jakie ludzie mają z wątkiem czwartej światowej wojny Shinobi. Nawet po wszystkich jego problemach nie można zaprzeczyć, że Naruto zdecydowanie zakończył się dość mocnym akcentem, a 10 kolejnych postaci było jednymi z najsilniejszych pretendentów w serii. W sensie, chodzi chyba o walkę Naruto-Sasuke. Dobra, no to było ok, ale jakby pozostałe odcinki tak średnio. No ale zobaczmy, tak? Zobaczmy, kto jest na 10 pozycji. Na 10 miejscu mamy Hashirama Senju. Jest on silny. Zobaczmy, kto jest kolejną dziewiątką w takim razie. No ale nie sposób mówić o potężnych postaciach w świecie Naruto bez wzmianki o samym pierwszym Hokage. Praktykujący oryginalny jutsu Wood Style, łatwo zrozumieć, dlaczego Hashirama jest uważana przez wielu za jedną z najsilniejszych postaci w Naruto. Jego dziedzictwo jest legendą, a większość ludzi odwołuje się do jego bitew z Madarą Uchihą, jeśli chodzi o pokazanie, dlaczego jest tak potężną i szanowaną postacią w świecie Shinobi. Wiecie, to komórki Hashiramy sprawiły, że Hashirama był tak potężny. No ale dobra, no nie będę tutaj zaprzeczał. Hashirama jest bardzo silny. Zobaczmy, kto jest następny. Wtedy będziemy mogli się odnieść do poprzednich, tak? A nie tak zaczynać od razu od 10 i mówić, o, źle zrobiliście. Zobaczmy, kto jest na miejscu 9. Miejsce 9. Madara Uchiha. No już mógłbym się zgodzić, że Madara jest silniejszy od Hashiramy w swoim piku, jeżeli chodzi o końcową serię. Bo no jest, po prostu go pokonał. Nie ma mowy, żeby ludzie mogli mówić o Hashiramie i nie wspominać o jego największym rywalu, który bez wątpienia jest jedną z najbardziej niesławnych postaci w świecie Naruto. Madara Uchiha jest żywą legendą, chociaż mógł splamić swoją spuściznę swoimi haniebnymi czynami. Biorąc to pod uwagę, nikt nie mógł zaprzeczyć, że był jednym z najpotężniejszych shinobi wszechczasów i wystarczy spojrzeć na jego obecność w całym łuku czwartej światowej wojny shinobi, aby zrozumieć, dlaczego tak się stało. Oczywiście, Madara jest przepotężny, żeby nie używać tutaj bardzo brzydkich słów, jest uber po prostu potężny. Nie licząc od Otsutsuki, myślę, że najsilniejszy w całej serii, jeżeli chodzi o Naruto i Naruto Shippuden. No ale, może tu jest Otsutsuki, może tu jest Boruto, nie wiem, zobaczmy na miejsce 8, wtedy się przekonamy. No, jeśli w Boruto był Itachi i dostał jakieś bardzo kozackie rzeczy, to może tak, ale 8 miejsce Itachi Uchiha przed Madarą i przed Hashiramą. Nice, czytajmy. Mówiąc o Uchiha, trzeba powiedzieć, że ten klan dał początek jednemu z najpotężniejszych wojowników w całym Naruto. Nie trzeba więc mówić, że ten klan rzeczywiście pojawi się na tej liście kilka razy. Nie trzeba, jak widać. Itachi Uchiha jest pod tym względem oczywistym kandydatem, będąc jedną z najlepszych postaci w całym serialu, tu się zgodzę, a także jedną z najpotężniejszych, tu się nie zgodzę. Fakt, że zdołał uwolnić się z Edo Tenseiya i wyrwał później technikę Izanami, jest świetnym przykładem na zilustrowanie, jak naprawdę nieograniczona była moc Itachiego. Tak, Itachi Bóg Wszechświata, pokona wszystkich, jest nieograniczone. Czemu nie pisane jest w ogóle standardowy ten, wiecie, jakby... Itachi pokona wszystkich, bo ma lustro Yata, miecz Totsuka, o, jeszcze Izanami, Izanagi,
W ogóle, i to w ogóle nie wiecie, że on miał tylko 50% mocy gdzieś, bo walczył, chory był i on się podłożył, a nie pokazał swojej prawdziwej siły, on by na pewno zniszczył Madarę, na pewno. Pomijając fakt, że chyba oka by nie zdążył otworzyć, już by był martwy, jeżeli mówimy o Madarze w piku, ale nie, Itachi jest silniejszy, tu już się zaczyna absurd i... Ciekawe, kto jest dalej w takim razie, kto jeszcze pokona Madarę i Hashiramę, jeżeli... Jednym z nich jest Itachi. Przepraszam, może ktoś mi wyjaśni tok rozumowania kogoś, kto pisał ten artykuł. Jakim cudem Obito Uchiha może być silniejszy od Madary Uchiha? W momencie, w którym Obito po zostaniu Jinchuriki 10 ogoniastego miał z nim problemy, nie mógł go opanować, a Madara po prostu sobie zrobił elo, właśnie wciągnąłem 10 ogoniastego, czuję się tak trochę mocniejszy. No może tak nie powiedział, ale po prostu wiecie, o co chodzi. W ogóle się nie przejął tym, że jakikolwiek wpływ negatywny ma na niego Jubi. Nie, on po prostu stał się, kurde, kozakiem, tak? I rozwalał wszystkich. Ale Obito Uchiha jest mocniejszy od Hashiramy i Madary. Okej. Fakt, że głównym antagonistą całej serii był przyjaciel Kakashiego z dzieciństwa, był dobrze skonstruowanym ujawnieniem. Chociaż można argumentować, że następujące po tym ujawnienia nieco zmniejszyły charakter Obito. Nawet bardzo. Biorąc to pod uwagę, nie można zaprzeczyć, że moc Obito była praktycznie nieograniczona. Kolejna nieograniczona moc. Nice. Jego Kamui jest legendarna, jego przemiana w 10-ogoniastego Jinchuriku czyniła go jeszcze większym zagrożeniem. Gdyby nie potężne słowa czynu Naruto, Obito mógłby z łatwością wygrać czwartą światową wojnę Shinobi w pojedynkę. No i tutaj nie ma tak, że się nie zgadzam. W sensie, oczywiście, Kamui jest OP, 10-ogoniasty Jinchuriki jest OP, na początku miał z nim problemy, ale później już nie miał problemów, więc wow, no był dużo silniejszy. A do tego, tak, byłby w stanie solo wygrać wojnę, gdyby nie fabuła oczywiście, nie? Bo wiecie, zaraz mi powiedział, znowu mówisz, że fabuła, tylko... Zrozumcie fakt, że Obito mógł wygrać wojnę, nie angażując w to nikogo w sojuszu. On po prostu powiedział wszystkim, siema, będzie wojna, nie? To już jest było głupie, ale okej. On mógł po cichu, bo już w zasadzie miał, 7 ogniastych bestii wziąć Edo Tensei, Kohaku no Jusei czy coś zdobyć i te drugie Beni Hisago, zapieczętować tam chociażby tego, jak oni mieli, no. Ginkaku, Kinkaku i tą część Gyukiego i on już przyzywa sobie Jubiego. Nie musiałby nikogo informować, by wygrał. Ale wiecie, fabuła musiała zrobić tak, że hehe, ja tam wszystkim powiem. Czyli to było badasowe, jak on to powiedział, ale jednocześnie było bardzo, bardzo głupie. Oczywiście Obito jest silniejszy od Itachiego, moim zdaniem na bank, jeżeli chodzi o jakąśkolwiek moc, może o inteligencję, nie, no i jeszcze był taki chwiejny, jeżeli chodzi o swój charakter, więc Izanami myślę, że na luzie na niego by zadziałało, nie? Ale gdzie do Madary? Do Hashiramy, no myślę, że tak, w Jubi to już mógłby tutaj powalczyć, ale nie do Madary, zupełnie nie. Na miejscu szóstym Hagoromo Otsutsuki. Niedbalstwem byłoby mówić o najpotężniejszych postaciach we wszechświecie Naruto i nie wspominać o członkach legendarnego klanu Otsutsuki, który posiadał prawdziwie legendarną postać w postaci mędrca sześciu ścieżek. Hagoromo Otsutsuki założył różne sztuki ninjutsu i stworzył sam świat ninja, co jest jedynym stwierdzeniem, które jest wymagane, aby wyjaśnić, dlaczego jest tak legendarną postacią. Przybył także do Naruto i Sasuke podczas ich godziny potrzeby i obdarzył ich ogromnym poziomem mocy, pozwalając im również osiągnąć nowe wyżyny mocy. Okej, zgadzam się, znowu Hagoromo jest na dobrej pozycji, patrząc na to, że wszystkich poprzednich spokojnie przerasta mocą, nawet wiecie, tego Jubi Madare czy Jubi Obito, no to jest po prostu Hagoromo, on ma, wiecie, no, był dużo wcześniej, miał dużo większe pokłady, żeby po prostu brać ze świata, oni się porodzili później już ta czakra była podzielona i tak dalej, więc tak, zgadzam się, że Hagoromo jest silniejszy od Obito i tak dalej, no ale zobaczmy, kto jest na miejscu piątym i się boję, jeżeli Hagoromo jest na tym miejscu, kto jest na top 5, 4, 3, 2, 1. Ale zobaczymy. Na miejscu piątym jest jedna z najnudniejszych postaci w całej serii, no ale zobaczmy. Innym członkiem klanu Otsutsuki, który jest powszechnie nienawidzony przez fanów, no, oczywiście, jest Kaguya, osoba, która stała się pierwszym posiadaczem czakry, a także była matką mędrca sześciu ścieżek.
Chociaż fani nie doceniają faktu, że pojawiła się znikąd, aby być ostatnim antagonistą czwartej światowej wojny Shinobi, jej moc nadal musi być uznana. No i tu się zgadzam, ona jest bardzo nudną postacią. Tak oni to przytoczyli, tak pojawiła się znikąd po prostu i została top 1 antagonistką, a tak naprawdę nie, jest bardzo, bardzo nudna. Wiem, że niektórzy ją lubią, ale to jest naprawdę garstka osób, mam wrażenie, przynajmniej, no chyba, że jesteście akurat w tej bańce, gdzie wszyscy się nie lubimy, Kagui. Ale w każdym razie, no tak, moc miała jeszcze większą od Hagoromo, no to nawet nie trzeba za bardzo tłumaczyć, ponieważ żeby ją pokonać, musiał walczyć i Hagoromo, i Hamura naraz. To powinno być wystarczające wyjaśnienie, myślę. No ale, jeśli Kaguya jest na 5. miejscu, kto jest na 4? Dlaczego? Dlaczego? Czemu Minato jest przed Kagują? Ale zobaczmy. Przeczytajmy, może są jakieś nowe teorie, nowe fakty, które przemawiają, dlaczego Minato jest lepszy od Kagui. To tylko kwestia czasu, zanim żółty błyskonoche pojawi się na tej liście. Nie! Ojciec bohatera serialu był zagadką przez najdłuższy czas i jest tylko pewne, że ojcem Naruto byłby nikt inny jak sam czwarty Hokage. Każdy, kto widział serię, może zrozumieć, dlaczego czwarty Hokage zajmuje miejsce na tej liście. Jego szybkość, moc i umiejętności są naprawdę niezrównane. A tylko najpotężniejsi shinobi mogliby nawet mieć szansę przeciwko niemu w pojedynku 1 na 1 bitwa. Tylko, że oni, czwórkę Hokage, próbowali zabić Madarę, czy Obito walczyć i nie dawali rady. Jakby, pamiętam moment, gdy nie dość, że on się zboostował tą Kuramą, to jeszcze Sage Mode nagle odpalił i próbował tam chyba coś zrobić Madarze, on go po prostu opluł tak stojąc i won mi stąd. Więc co to za logika? Jest super szybki, jeden na jeden nikt by go nie pokonał. No, oprócz tej top 3 zobaczymy, ale jakimś cudem poprzedni dosłownie go łamali. I czekajcie, bo już zapomniałem, kto tam był, ale hej, Kaguya nie ma żadnych szans Minato. Nawet nie mógłby jej zapieczętować solo. Hagoromo też nie. Obito Uchiha w Jubim nie ma szans z nim. Nie ma po prostu szans, jego szybkość tutaj nie robi nic w zasadzie, bo próbował z nim walczyć i tam zanim on wciągnął Jubiego, tam nawet go prawie zabił i tak dalej, no wszystko fajnie, pięknie, ale nie, jeżeli to byłby Jubi i jeszcze jeden na jeden, nie ma w ogóle opcji, że jest coś w stanie zrobić. Itachi Uchiha, tutaj tak, ponieważ Minato jakby ma w teorii większą inteligencję nawet niż Itachi. Chociaż ciekawe to jest, może tak. Jest bardzo szybki, gdzie Itachi tej szybkości nie ma. Musiałby go szybko złapać Jigenjutsu, no ale no, trochę mi się nie kalkuluje. Myślę, że nie zdążyłby po prostu. Madara Uchiha zupełnie nie. Hashirama Senju chyba też nie. Też zdaje mi się, że nie. No bo nawet, wiecie, jakieś potężne techniki. Minato nie ma żadnych potężnych technik. W sensie chodzi mi o to, że dużych, no później Kuramę miał w sumie, no to, ale Hashirama dosłownie Mokotonem gasi jakby czakrę Kyubiego, więc myślę, że znowu nie, jakby potęga stoi po stronie Hashiramy, który potrafi dosłownie zrobić jakieś gigantyczne drewniane niego Pinokio, nie wiem, no i Minato nie ma na to nawet za bardzo kontry, jest szybki, to fakt, to daje mu dużo. Ale nie jest najsilniejszy, nie jest na pewno silniejszy niż klan Otsutsuki, ktokolwiek z klanu Otsutsuki. Na miejscu trzecim jest Kakashi Hatake. Minato Namikaze był także świetnym mentorem dla trzyosobowego zespołu, z których dwóch również ma miejsce na tej liście. Syn Białego Wilka może nie miał najlepszego dzieciństwa, ale nie da się ukryć, że te próby i udręki pomogły mu się skupić wyłącznie na rozwoju jako ninja, co zdecydowanie się opłacało. Fakt, że został Hokage jest wystarczającym dowodem na to, że Kakashi jest jednym z najpotężniejszych shinobi wszechczasów. Oczywiście jest, w najsilniejszym no, piku po prostu mocy, gdzie miał 2 MS-y, Susanoo, Kamui Shurikena, to dużo daje, ale znowu, nie z Madarą, nie z Obito, których próbował pokonać, nie z Kagują, która dosłownie przeciwdziałała jego technice i musieli walczyć w ilu tam, w czwórkę bodajże, tak? Więc skąd ta logika? Jakim cudem w ogóle Kaguya jest w takim miejscu?
Ja nie wiem, czy oni są tak głupi, czy po prostu znowu, oni robią specjalnie tak te artykuły, żeby one nie miały żadnego sensu, żeby ludzie na ten temat gadali. Na miejscu drugim jest Sasuke Uchiha i ostatnim członkiem przeklętego klanu Uchiha, który znalazł się na tej liście, jest Sasuke i było to tylko kwestią czasu, zanim nazwisko tej osoby pojawi się na liście. Nazwisko już wcześniej się pojawiło. Oto opanowania prawie wszystkich technik Sharingana, bo bycie ekspertem, jeśli chodzi o techniki uwolnienia ognia i błyskawicy, nie ma wątpliwości, że Sasuke jest jedną z najpotężniejszych postaci w całej serii. W rzeczywistości wszelkie drobne wątpliwości, jakie ludzie mieli co do umiejętności Sasuke, zostały natychmiast rozwiane po tym, jak otrzymał wzmocnienie od samego mędrca 6 ścieżek. I znowu, oczywiście, że Sasuke jest jedną z najpotężniejszych postaci, wraz z tytułowym bohaterem, który najpewniej jest na pierwszym miejscu, ale nawet po dostaniu umiejętności od mędrca 6 ścieżek, nawet po wzmocnieniu Susanoo ogoniastymi, gdzie mu do Kagui? Gdzie mu do Madary? Gdzie mu w sumie do Obito nawet? Jubito mam tu na myśli. No nie, to nie ma za bardzo sensu. Czemu miałby mieć, skoro nie ma na nich za bardzo żadnej kontry? W ogóle, gdzie ta logika? Jakim cudem Sasuke jest w stanie pokonać Madarę? Solo zaznaczam, bo to chodzi o to, że ta postać jest silniejsza od tamtej postaci. Gdzie Madara, nie wiem czy już miał oczy, chyba miał oczy, ale po prostu zgasił go jak peta, wbijając z niego, nie wiem, chyba jego własny miecz, z tego co pamiętam. I Sasuke prawie zdechł. I to było w jego jednej ze słabszych form. A gdzie dopiero jest Jubi Madara, który jest tutaj milion razy silniejszy niż tamta forma Madary. Ja nie wiem, skąd ta logika, naprawdę. No i miejsce pierwsze, Naruto, to można było się spodziewać, nie będę tego już tam czytał, chociaż może przeczytajmy. Oczywiście Sasuke nie jest jedyną postacią, która otrzymała to wzmocnienie, ten zaszczyt otrzymał nikt inny jak sam Naruto Uzumaki. Tytułowy protagonista od samego początku serii przeżył ogromne poziomy rozwoju, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Wyrósł na postać o ogromnej sile, silnych emocjach i nieokiełznanych wartościach, które pozwolą mu przetrwać każdą bitwę, w której brał udział. Jego rywalizacja z Sasuke jest legendarna i przyćmiewa ją w jednej chwili z największych bitew w historii shonen. O, wyświecił mi się przy okazji, bo się wzięło na dół, że 5 powodów, dla których Hashirama jest najlepszy Hokage i 5 powodów, dla których Naruto. Okej, no dobra, Hashirama top 1 Hokage, z pewnością. W każdym razie, no to już jest kwestia sporna, nie będę tutaj się kłócił, kto jest silniejszy, czy Naruto, czy Sasuke, to już dostaję do dzisiaj komentarze. Jak powiem, że Naruto, to będą mówić ludzie, że Sasuke, jak powiem, że Sasuke, ludzie będą mówić Naruto, to jest najmniej ważne, ale tak czy siak, i tak solo nie mają szans, moim zdaniem, z nikim z klanu Otsutsuki, tak samo z Jubi Madarą, z Jubi Obito, jakby solo oni nie byliby w stanie tego zrobić. Już liczmy, że zaczynają walkę od, wiecie, najsilniejszych boostów, jakie mają. Wszystko mają i jedna i druga postać i dopiero, wiecie, niezmęczeni zaczynają walczyć. Nie ma za bardzo szans. Oni musieli dosłownie walczyć wojskiem, potężną armią, żeby być w stanie im sprostać, a i tak nie dawali rady. I musieli dostawać kolejne boosty, żeby dać tą radę, nie? Więc logika jest pokręcona. Na szybkości, co tutaj się w ogóle nie zgadza? Naruto i Sasuke oczywiście, Kakashi i Minato przed Otsutsuki, to jest taki żart. Jakby oni są silni, tak? Ale nie na tyle. W ogóle, jakim cudem ktoś umieścił Madarę i Hashiramę tak nisko, gdzie stwierdzili tutaj, że Obito jest tam głównym antagonistą, oczywiście, ale można to podważyć tym, że Obito był manipulowany przez Madarę, więc Madara jest głównym antagonistą, ale nie do końca, bo Zetsu manipulował Madarę, więc Kaguya, która wypluła Zetsu, jest głównym antagonistą całej serii. Wow, fajnie. W każdym razie Madara jest bardziej głównym antagonistą niż Obito. Po prostu, w sensie mniej było wątków, gdzie Madara maczał palce trochę, ale w jego imieniu robił to Obito i zupełnie nie ma szans Obito z Madarą w sumie praktycznie w każdym momencie, nie? No nie, no jak był Jubi Obito, a Madara zwykły, to oczywiście Jubi Obito by go złamał, bo nie miałby Madara za bardzo co z nim zrobić. No ale jeżeli tu patrzymy na 10 najsilniejszych postaci na końcu serii, to chyba oni brali tego Hashiramę, który już nie żył prawie, i Madarę, który zdychał
i rozmawiał z Hashiramą. Wtedy trochę ma to sensu, chociaż nie do końca wtedy, bo Hashirama jest silniejszy, bo mógł chociaż chodzić, a Madara po prostu umierał i mówił swoje ostatnie słowa. Nie wiem, nie rozumiem logiki, żeby to były, ale to zupełnie w sumie też nie ma za bardzo żadnych argumentów. Jest po prostu postać i trochę jej opis. I nie trzeba przecież tłumaczyć, dlaczego tak jest, nie? I jeszcze bym zrozumiał, jakby napisali Itachi Uchiha jest silny, ponieważ... Nie zrozumiałbym, bo to nie jest tak według mnie jakakolwiek prawda, że Itachi łamie Madarę. Jeszcze Jubi Madarę. Ale można by powiedzieć, że właśnie... Izanami napisali, ale ma Susanoo z mieczem Totsuka i tym, i Lustrojata, i jeszcze dodatkowo, wiecie, on był chory, więc nie miał całej siły, jakieś tam pierdoły mogliby wypisywać, ten wiecie, ale weźmy na przykład Naruto, mogli napisać, że Naruto ma moc 6 ścieżek, do tego Kurame, którego opanował, Sasuke, który też dostał moc od mędrca 6 ścieżek, dzięki Rinneganowi jest w stanie na przykład wciągnąć do Susanoo te ogoniaste bestie, więc się boostuje, cokolwiek, ale no nie, on jest kozak, bo wiecie, on jest jedną z główną postaci, on dostał boostów troszeczkę, fajnie, nie napisali jaki boost, dlaczego on wygrywa, po prostu, siema, to jest moja pozycja, dziękuję. Cóż mogę powiedzieć, fantastyczne CBR-ki, no jak zwykle, w sumie nie zawiódł, nie? Jak mówiłem, prawdopodobnie jest to wszystko robione po to, żeby to jak najbardziej szokowało, robiło jak najwięcej wyświetleń i po prostu nie miało żadnego sensu i nie ma sensu. Ale ja nie będę płakał z tego powodu, bo ja mam darmowy odcinek, a wy razem ze mną możecie się z tego pośmiać. Dziękuję serdecznie, elo!